Mateusz Myketyszyn, witam w programie Gość Dnia, a jest dzisiaj z nami w studio piosenkarka Halina Benedykt, autorka i wykonawczyni takich przebojów jak Frontiera, 20 lat, niezwykle popularna w latach 80., nadal koncertująca, dzisiaj w Wałbrzychu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że jest z nami w studio tak niesamowita osoba, znana przez wiele pokoleń Polaków. Pani Halino, długo Pani nie było na scenie, po dłuższej przerwie, po bycie za granicą, wróciła Pani do śpiewania. Dlaczego? Bo to kocham. Tęskniłam za tym. Dlatego, kiedy zdarzyła się taka okazja, że mogę znowu śpiewać te swoje piosenki, które się okazuje, że są zapamiętane, że dobrze się kojarzą niejednemu człowiekowi, no to dlaczego nie? To jest dla mnie naprawdę ogromna przyjemność. A zdarzyło się też w moim życiu coś takiego fantastycznego, bo po 26 latach zupełnego niesłyszenia się spotkaliśmy się z Marco Antonellim, z moim kolegą, z którym zaśpiewałam piosenkę Frontiera w Sopocie w 1984 roku. Za tę piosenkę mieliśmy trzecią nagrodę i wtedy Polacy bardzo nas ciepło przyjęli i zapamiętali. To był ogromny przebój. No przebój ogromny, taki ukochany. Jedno zaśpiewanie spowodowało, że następnego dnia znała nas cała Polska. A czy młodej wokalistce śpiewającej z przystojnym puchem nie poprzewracało się trochę w głowie? No, młoda wokalistka zaczęła się uczyć życia, bo ja trafiłam na tę wielką scenę tak trochę przez rządzenie losu. I dla bo tak wiem, młodej dziewczyny miała to miała śpiewać inna wokalistka. Chyba nawet mówiono o Małgorzacie Ostrowskiej, tak, o Wandzie Kwietniewskiej. Miał być to ktoś taki właśnie już znany, ale Włosi stwierdzili, że nie, że oni chcą kogoś, kto zupełnie nie jest znany w Polsce, bo chcieli pokazać w piosence miłość dwojga ludzi. No i tak wyszło i zaśpiewałam z Marco. Miałam bardzo krótki czas na to, żeby przygotować tę piosenkę, bo to tylko dwa dni nauczyć się piosenki w języku włoskim. To nie jest takie proste. Także byłam zamknięta w pokoju z walkmanem. Ćwiczyłam tylko na scenę, na próbę. Oczywiście, że miałam swoje przeżycie. Nogi mi odmawiały posłuszeństwa z wrażenia. Ale, bo to jest tak, jak się wychodzi na scenę, rzeczywiście jest stres taki mobilizujący. I on paraliżuje na chwilę. I potem, kiedy już widziałam Marco, i byłam przekonana o tym, że dam radę z tekstem, choć wpatrzona byłam w niego bardzo, bo liczyłam, że pomoże mi. Trochę się mi. Pani zakochała? Ja byłam powalona wszystkimi wrażeniami tam. Dlatego, że ja nie miałam świadomości, że ten festiwal jest tak duży, że ten festiwal jest tak ważny, że tam jest cały świat taki profesjonalny. Także ja to wszystko dopiero tam na miejscu poznałam. Ja byłam pod wrażeniem też różnych wykonawców, ale miałam wsparcie ludzi, którzy mnie tam pokochali i udało się i zaśpiewaliśmy tę piosenkę i byłam pod wrażeniem Włochów, bo to przecież zupełnie inna kultura. Także poznawałam ich. Poza tym bardzo polubiłam się z ojcem Marco, bo jego menadżerem ówczesnym był jego ojciec. I on mnie traktował jak dziecko, brał mnie za rączkę, przychodził na sesji zdjęciowej, pokazywał mi, jak się mam zachowywać, co robić. Bo wtedy było, zaraz po festiwalu myśmy zagrali bardzo dużo koncertów, takich ogromnych w Polsce, z orkiestrą na żywo. Taki był zwyczaj wtedy, że po festiwalu orkiestra jechała z wykonawcami, którzy mieli nagrody na koncerty po Polsce. I daliście się zapamiętać, bo jak się czuje tak, Pani dzisiaj wchodząc do internetu i widząc, że Frontiera ma aż tyle odsłon na YouTubie, które są w tysiącach liczb. Cieszy mnie to ogromnie, dlatego że jak gdyby nie mam innego wsparcia, ludzie sami znajdują te piosenki, jeżeli gdzieś idziemy na koncert, to nas zapamiętują, bo zostawiamy im dobre wrażenia, bo uważam, że to jest jakieś przeznaczenie. Przecież my pochodzimy z zupełnie różnych innych światów. Innych musimy światów. Pamiętać, że żelazna kurtyna wtedy. I takie żelazna kurtyna, no przeżycie ogromne, nie? A nasze głosy tak pięknie brzmią, kiedy śpiewamy, że myśmy mieli też różne przeżycia tam w trakcie tych koncertów, ale to, jak czujemy się na scenie, to jak dobrze się czujemy, zdecydowało o tym, że cały świat nas nie interesował. Jak wychodziliśmy na scenę, byliśmy najszczęśliwszy na świecie. I do tej pory spotkaliście tak jest. Się po 26 latach, właśnie o to chciałam zapytać, czy ta magia ciągle trwa? Jest znakomicie. Ja, to nasze spotkanie zdarzyło się dlatego, że jeden z moich fanów po koncercie w Katowicach, gdzie śpiewałam Frontierę po polsku, bo ja przez te wszystkie lata już śpiewałam sama, Jacek Cygan napisał mi tekst i ja ją śpiewałam. Mój fan to umieścił, mówi: pani Halinko, mam taki fajny fragment, mogę umieścić? Ja mówię: no możesz. I niedużo czasu płynęło, jak on do mnie napisał maila,
Pani Halino, napisał chłopak pod Pani filmem, że nazywa się Marco Antonelli, że słyszy tę piosenkę i że skoro ja śpiewam tę piosenkę, to ludzie nas pamiętają. No, jeżeli chcesz kontakt ze mną, i napisał tam swój telefon i e-mail. I ten fan do mnie mówi, bo on jest taki sprytny w tych komputerach, mówi, sprawdziłem jego profil, on może się zgadzać, wiekowo się zgadza. Że to może być prawdziwy Marco Antonelli. No i się okazał prawdziwy. Nagraliście płytę? Jeszcze tego samego dnia, żeśmy się słyszeli, to wrażenie było powalające. Pierwsze te teksty o dzieciach, czy masz rodzinę, ile dzieci. Potem po 2 tygodniach on już był ze swoim menadżerem w Polsce. To było następne, kolejne przeżycie, bo nie wiedziałam, czy ja go rozpoznam, czy on mnie pozna. Także serducho mi waliło, ale pierwsze wrażenia przeogromne i jak go przytuliłam, pogłaskałam, mówię, ten sam Marco. Pojechaliśmy od razu do fortepianu, zaśpiewaliśmy naszą piosenkę. Po tym, że ja nie śpiewam jej po włosku nigdy, śpiewam ją w Polsce po polsku, to pamiętałam tekst, zaśpiewaliśmy tę piosenkę całą. Bo też macie nowy repertuar, tak? Mamy absolutnie nową płytę z piosenkami, bo Marco chciał, jak poznawaliśmy się na nowo, chciał pokazać polskiej publiczności, co się śpiewa teraz we Włoszech. I jak ja usłyszałam piosenki neapolitańskie, które mają bardzo specyficzny klimat, to mówię, musisz to zaśpiewać, musisz to pokazać polskiej publiczności, bo te piosenki są tego warte, bo są naprawdę przepiękne. Zaśpiewaliśmy 2-3 stare, bardzo stare piosenki, które mają po 100 lat i znane są w całych Włoszech. Ja to tak sprawdzam, jak wchodzę do restauracji włoskich, to zaczynam i te wuria. I od razu Włoch mi odpowiada i ja już jestem kupiona przez niego. Jest fantastycznie. Nowa płyta, ale także trasa koncertowa. Czy to jeden powód, dla którego przyjeżdżacie do Wałbrzycha? Bo Marco Antonelli będzie nas już niedługo razem z Panią. Tak, właśnie. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli tu dla Państwa zaśpiewać. Bardzo serdecznie Was na ten koncert zapraszam. Wałbrzych to moja młodość też, dlatego że ja mam tu przyjaciół. Przyjaciółką moją jest Pani Ewa Piątek, która zorganizowała dla nas... Dzisiaj dyrektor szkoły fundacji na Starym Stroju. Tak, dzisiaj dyrektor szkoły. Poznałam się dzisiaj tam z dziećmi, z młodzieżą, przeczytałam im bajkę o wolnym dniu Mikołaja i zaśpiewamy na balu charytatywnym, gdzie pieniążki będą zbierane na boisko, właśnie dla szkoły. Następnego dnia zagramy koncert w hotelu Maria, na który Państwa serdecznie zapraszam. Tam będzie ten neapolitański repertuar, będą piosenki włoskie. To jest 26-27 stycznia, tak, po Nowym Roku. Po Nowym Roku. Pani Halino, no właśnie, z Wałbrzychem łączą Panią wspomnienia, łączy Panią młodość. Wiem, że była Pani aktywna w ruchu korczakowskim. Tak Pani trafiła do naszego miasta. No właśnie tam poznałam się z Ewą, między innymi. To są nasze bardzo młode lata, bo koniec szkoły podstawowej i liceum. Myśmy razem spędzały Sylwestra w Wałbrzychu. Jeden był w Szprotawie, drugi był w Wałbrzychu. I to był ten czas naszej takiej bardzo dużej przyjaźni, kiedy ja zaczynałam te śpiewy swoje profesjonalne i oni bardzo wszyscy mi kibicowali, bo to były wakacje. Akurat tego dnia, w tym czasie to nie były nasze wspólne wakacje, bo gdzieś byłam pod namiotem w Kołobrzegu, jak przyszedł do mnie telegram, żebym przyjechała, zaśpiewam z Włochem, ale w Wałbrzychu moi przyjaciele bardzo przeżywali ten mój występ. Korczakowcy to bardzo przeżywali. Ja dostałam telegram z Korczakowa, przyleciał do mnie telegram do Sopotu, gdzie się podpisali właśnie korczakowcy. Bo tam uczyliśmy się życia, tam uczyliśmy się wrażliwości. No i to są wspomnienia jedyne w swoim rodzaju. A jakie ma Pani wspomnienia z naszym miastem? Bardzo dobre. Jaki Pani pamięta? Bardzo dobre. Powiem Wam tylko, że wtedy nie zwiedzałam miasta, tylko wtedy zwiedzało się mieszkania swoich koleżanek, bo my się po prostu bawili się, cieszyliśmy się sobą. No ewentualnie odwiedzaliśmy szkoły, no bo każdy z nas, liceum, tu, no to tak, kolegów naszych kolegów poznawaliśmy, no to było tak, ale tym razem jak przyjechałam do Państwa, żeby powiedzieć Wam o tym koncercie, no to już zwiedzałam Wałbrzych i Szczawno, byłam na spacerach i jest mi tu dobrze. Poznałam dworzec, który jest odnowiony, bo tam wtedy się pociągiem przyjeżdżało. Tak, Wałbrzych miasto. Wałbrzych miasto, macie bardzo piękne miasto. Mamy tego świadomość. Tylko o tym trzeba mówić. Mam nadzieję, że Włosi będą się tutaj dobrze czują i przywiozą trochę słońca i się dużo śmieją. Także zapraszam jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie i na bal
i na koncert. Pani Halino, zapytam o Pani drugi wielki przebój, 20 lat. Piosenka napisana przez Aleksandra Maliszewskiego, twórcę słynnej Alex Band. Niewiele osób wie, że to jest wyjątkowo bliska Pani osoba. No tak, jak napisał mi Aleksander ten przebój, to byłam jego narzeczoną. Czyli z miłości. Także pisał tę piosenkę tak dla... No mogę powiedzieć, ten związek emocjonalny się budował. On się mną artystycznie opiekował również. I wtedy powstały dwie piosenki. Mamy po 20 lat i Serce za sercem goni. I to była taka sesja nagraniowa w Krakowie, niezapomniana. Fantastyczni muzycy mi tam grali. I ja jechałam, tę piosenkę on pisał z przeznaczeniem do tego, że ja mam się pokazać w Opolu. Bo ja już byłam po Sopocie, robiłam szkołę piosenkarską w Poznaniu. Aleksandra poznałam, kiedy, bo on mnie widział w Sopocie, tam były dwie orkiestry grały. Ja grałam z Jerzym Milianem, z katowicką orkiestrą, a Alex Band był z Aleksandrem Maliszewskim. Wtedy widziałam go na śniadaniu daleko, gdzieś tam siedział przy stoliczku. To był ważny człowiek maestro, z branży. Tak, wielki człowiek z branży. I jak zaczęłam szkołę piosenkarską, to on przyszedł i szukał ludzi do chórku Krzysztofa Krawczyka, który wracał ze Stanów Zjednoczonych. Ja się zgłosiłam grzecznie na to przesłuchanie, a on tak na mnie patrzy i mówi, ale ja ciebie skądś znam. Mówię, tak, pan mnie zna, bo ja zaśpiewałam w zeszłym roku z kolegą z Włoch, z Neapolu, z Marco Antonellim. A to ty jesteś, przesłuchał. Dziewczyny były zazdrosne, bo one tam były przez chwilę, a ja wspominałam ten Sopot, więc tam siedziałam dużo dłużej. Ale tak się zaczęła nasza znajomość i potem miłość. No właśnie, czy Aleksander Maliszewski nie był nigdy zazdrosny o Marka Antonellego? Bo uchodzicie za trochę, parę, tak się mówi o was. Nie? Trochę musi być, kiedy śpiewamy, to Marko mówi, Alex, no guarda. Żeby nie patrzył, Alek nie patrzy. Czyli to jest po prostu jak śpiewamy o miłości, tak, nie ma wyjścia. Pani Halino, czy spełni Pani moją ogromną prośbę i naszych widzów, czy może Pani chociaż w jednej frazie śpiewająco zaprosić nas na koncert? Zaśpiewam Państwu kawałek refrenu. Frontiery, dobrze? Frontiera, nemica dell'amore. Frontiera, non esiste frontiera. Ja mogę tak do końca zaśpiewać całą piosenkę, bo bardzo kocham śpiewać. Czekam na Państwa. Bo muszę Państwu powiedzieć, że ten koncert składa się z bardzo pozytywnych emocji. Także buziaki Wam zostawiam i do zobaczenia w styczniu. Naszym gościem była Halina Benedykta. Ja zapraszam do oglądania programu Gość Dnia. Do widzenia. Do widzenia.
tua storia, il tuo pianto è il pianto mio, t'amerò sempre di più. Frontiera, ma terra mia, l'amore, amore, il nostro mondo, io e te. Frontiera, nemica dell'amore, frontiera, non esiste. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.